Witajcie w nowym vlogu. Ostatni skok zakupowy przed świętami. Pieczarki są zdobyte. Widzę. Jak na wojnie. 20 minut miało trwać, a trwało. Ile trwało? I jedziemy zaraz na program. A teraz będziecie zlatywać. Chyba, że dam wam w rękę. Edycie. Albo będę was łapać. Nie cofamy, jedziemy do przodu. Dzisiaj tylko do przodu, słuchajcie. Będę was łapać przed każdym tym zakrętem. Ale już jestem pod blokiem. Pod blokiem, tylko z drugiej strony. Także... I najważniejsze, znalazłam torebki na prezenty. Będę miała wciort... Hello! Niebo oglądacie. Będę miała wciort... torebek na torebek. Papierów na prezenty. Ale przynajmniej ktoś tu się uaktywnił i zwolnił moją miejscówkę. A sąsiad z panną przyjechał. Sąsiad, pozdrawiam. Sąsiad z panną. Najlepsza rzecz ever. To jest moja miejscówka. Pod drzewem koło śmietnika. Nie zawaham się jej użyć. Do zobaczyska, do zobaczyska. Lecimy. Muszę się odpiąć z pasa. Nie powiem, kto pisze. Ja się przygotowuję do otwarcia ostatniego prezentu superastego 24 największego do podziękowania i do porannego filmu właśnie, ale chciałam wam pokazać, jak pięknie jest opakowany. Jest cudny. Zobaczymy. A my już gotowi do wyjazdu. Nalewka. Nalewka stoi na stole. Nalewkę to ja chyba w zęby wezmę. Zobaczymy. Ale to trzeba trzymać korek, bo one nie strzelają się. Wiem, wiem. Ale w każdym razie wychodzimy. Ja nie wiem, jak ja to zrobię, ale będę musiała nalewkę wziąć w zęby. Kot w swoim transporterku. Miał, rozpaczy. A dziewczyny się szykują. Słuchajcie, trochę ludzi się zebrało i się nam prezenty nie mieszczą pod choinkę. Rozmnożyły się, a ja idę uwieszać jakoś tą ostatnią bombkę z dzisiejszego prezentu. O! Wiśtak. 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 Jesteśmy. Kot jest, Brygida, pani Wiosna. Proszę, całe to warzycha. A ja, słuchajcie, no, nalewka nalana. Dziewczyny tam coś w kuchni obrabiają. Szukają garnków, to będzie ciekawe. Ale ojej, ale nalewka musi być. Także... Super, przy bałaganie, nieważne. Składamy zestawy. Idzie nam. Zaraz Grycia będzie rozkładała sztućce i widelce. Sztućce i widelce, bo to jest coś osobnego. Na stole jest, ale z kulkami je miała, bo no, moja jest bez kulek, no, ale można ją powiesić pod żyrandol, Jarek sięgnie. A Brydzia rozkłada. Złożyłaś już na Brygidko? A tak, puszki tak. Proszę bardzo. I lata w koło stołu. I Dzierga. Pani Wiosna nasza, śliczna. Stołki, słuchajcie, bo montujemy z blatu i stołków, bo nie ma... Ja mówię, różnych rzeczy. Odmalowane to jest super stoliczny. Nie, właśnie takie... No, ono się odmaluje. Montujemy stolik kawowy. Nie mam, nie posiadam. No i proszę, stolik gotowy na stołkach. Kawę można wypić. Sprytnie. Ale dobrze, że był pomysł zabrać to. Ciasto, ciasto i zaraz pociście. Ale pyszne jest. Bardzo alkoholowe. Pychotka. Smacznego, dziewczynki. Brydzia ucieka. Come on. Dobra, przyżyję. Pierwsze się.
Nie, spoko jest. To grube jest tam. No, ładne są. Pierwszy włos normalny świateł. No, żeby nie było, Boże, co bambosze, bo mam na nie założyłam kroksów. Super. Ha! Pierwszy włos światełki. No, bo sąsiad ma tak, ale to nic. No. Ale moje mrygają, są zielone. Tam tu też mrygają. Dobrze, że na baterię. Bo nie mam wyciągniętego tego. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz do zrobienia. No właśnie. Lusterko. Piękne rzeczy. Przymierzymy. Bo kinkiet jest pod lustro maszkowany. O. Nie powinno wisieć. No to słuchajcie, wszyscy już są na miejscu. Lustro tymczasowo. Ale słuchajcie, outfit od The Day będzie rewelacyjny. Mój brat chyba starszych, kamerę starszych panów puszcza. Outfit of the day, rewelacyjny w takim dużym lustrze. Outfit of the day Petersuni. Outfit of the day mojej mamy. I mój przy okazji. A my już tu sobie radzimy. Mamy, o proszę bardzo. I strojka, Ewcia. Świeczkowe zapala, pozdrowienia dla cedrów. Ślicznie. Rybka, kapusta z grochem, sałatka warzywna, śledź, świkła. Nie ma ziemniaków, będzie obciach. Ale oprócz tego, ryba po grecku, oprócz tego barszcze. Przyniosę tylko te może. Zaraz mi się zdejmą film. I krokiety, to chciałam powiedzieć. Ale jak ty na wajce to powiesiłaś? A jak to było, że ja tego wczoraj nie widziałam? No, bo się ktoś tu wkrada. O, proszę bardzo. Tutaj Zoe od Joli dostała. Ona będzie układać, trudno. Ale chyba tak jak mój gdzieś był. Płatek. Tak. Bardzo ładnie zapakowany. Mikołaj? Gdzieś miałam wrażenie, że mam takiego, ale... To odwróć się stoi. No właśnie. Miałam wrażenie. Czy się o, a od Petersuni świece. Never ending story. No, dzisiaj jesteśmy u mamy. I rozgościł się od Petersuni jednorożec. A tu o. O, się tulą. Mina, po tytułem powiesz mi pójść, babo. I siadaj. Siedzimy. Incepcja. I choinka. I przepraszam za tło, ale moja mama posiada telewizor. Dlatego wiem, jak wygląda żywa szopka. No, choineczka. Pijemy kawę i będziemy się zbierać na Podlasie. Żarcie popakowane, porozdawane. Lecimy. Dzieci nie lubią robić zdjęć. A potem będą żałować, że jak były piękne i młode, to zdjęć nie miały. Potem były stare i też piękne, ale stare. Tak to wygląda. Jest za głośno, nie nagrywam. Kaweczka, kawusia. Kaweczka, kawusia, idziemy zdjęcie coś zrobić. Się nie fokusuję, ale pół godziny siedziałam i dmuchałam to coś. Już na Podlasiu jestem. A jeszcze ładowarki naszykowałam, żeby włożyć te. I mam moje skarpety świąteczne. I turkusowy materac. Już bardzo. Trzeba było podmuchać. Żeby się wyspać, trzeba podmuchać. Nowe hasło. Spojrzała na mnie. No właśnie tak. A z tej strony jestem, tak, trochę wyziębiony domek był, jak przyjechałyśmy i dlatego w szaliku, bo nagrzewamy dopiero. Dmuchanie mnie powinno rozgrzać. No i trochę rozgrzało. Zjadłam pieroga, zjadłam barszcz czerwony,
ale jeszcze mi się zachciało tosta z podwójnym serkiem. Więc w ramach tego, że nadmuchałam, co nadmuchać miałam, tost ze sereczkiem będzie. O, też podwójnym oczywiście. A zalisz, co sobie będę żałować. A teraz rozprostowuję kręgosłupa. Takie to u mnie odpoczywanie. No teraz dopiero zaczął się urlopik, to chociaż ze 3 dni po prostu nic nie porobię. No dobra, może ponagrywam trochę, może coś umieszczę, zobaczę jeszcze. No ale zamierzam poleniuchować troszeczkę po tym vlogmasie. Przepraszam, że taki mam zmęczony głos, ale 5 godzin jazdy w terenie dzikim, tu nie jest dużo kilometrów, tu są drogi z łosiami. A tak naprawdę to tam jakiś objazd był, coś i tam nawigacja kierowała przez jakieś dzikie dzikości, po prostu były dzikie dzikości. Młoda się uczy na tym, jak to się nazywa, ukulele, grać coś. I było ciemno już, bo cały czas jest ciemno, przecież dopiero będzie przybywało słońce, światła. Więc ciężko jechało, jeszcze trochę deszczyk popadywał. A i najgorsze na Podlasiu są drogi, kiedy nie ma ani środka zaznaczonego linią, ani słupków, bo po co? I na szczęście niewiele jedzie, więc można na długich, ale i tak nie bardzo wiadomo, gdzie zakręt, a gdzie zakrętu nie ma i w ogóle takie tam. Jutro wolne i w ogóle tylko ten nów. Ale jak już nów będzie zrobiony, to nic nie robię. Postanowiłam. A w piątek coś miałam zrobić ważnego. Ale to wam pokażę. W ogóle jestem ciekawa, będę nagrywała, najwyżej pomontuję filmy, zobaczę, może wejdą, może nie wejdą. Szumisz mi materacem. No, popatrzę może, bo tu jest blisko Isk, może są jakieś włochate podusie jeszcze, bo lubię, no takie tam rzeczy sobie porobię. A ciekawa jestem, jak pójdzie na hotspocie internet w komputerze, bo może się okazać, że da się vlogi wrzucać, a może się okazać, że się nie da, zobaczymy, ale będziemy trenować, tylko że jutro, dzisiaj to już dostaję i postanowiłam, że już nic nie robię. Tak, tylko się będę rozciągać, właśnie muszę porozciągać się, bo potem trzeba tam pościel pościelać, na której właśnie nic nie zaległam i odpoczyneczek. Nie wiem, czym się kruchy, Boże. W najlepszym momencie, kiedy ja to próbuję. Dawaj do G. Najlepszy stoł. Czekajcie.
gdzieś na krańcach Hiszpanii stary krawiec Augusto żył bolera najtaniej. Pan był bogaty, pan był biedny czy kmieć, każdy takie bolero chciał mieć.